Szanowni Państwo, do tego jak mówił, bardzo proszę za... Bardzo proszę już uwagę, stawiamy obrady. Wracamy na moment jeszcze do punktu numer 6, interpelacji zapytania. Czy ktoś chciał jeszcze jakieś zapytanie, interpelacje, czy kończymy tę punkt? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu numer 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Otrzymaliście Państwo wcześniej tą informację. Już być może niektórzy już zapomnieli, że coś takiego było. Było to dość obszernie omawiane, przedstawiane. Ja pozwolę sobie Państwu tylko odczytać pismo z Regionalnej Bioplanowej w Warszawie ze Spółka Miejscowych w Płocku do pana wójta gminy Stara Biała. W załączeniu przekazuję mu uchwałę numer PJ 333.12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 września 2012 roku w celu służbowego wykorzystania. Jest uchwała numer PJ 333.2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 września 2012 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez wójta gminy Stara Biała informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 oraz artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw nr 55 2001 roku, pozycja 577 z późniejszymi zmianami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół Płocku w składzie przewodniczący Waldemar Lekarski, członkowie Agnieszka Małkowska, Roman Ignasiak, uchwala co następuje. Paragraf 1. W wyniku analizy przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 rok wydaje opinię pozytywną. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Od uchwały służby odwołania organów gminy do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu zamiejscowego w Płocku. Ulica Jakubicza 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku złożonej przed wójta gminy Stara Biała ustalił co następuje. Punkt 1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 34 251 402 zł. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 17 716 775 09 zł, co stanowi 51,72% planu. Z tego dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 17 615 353,50 zł, co stanowi 52,19% planu. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 101 421,59 zł, co stanowi 20,30% planu, a więc poniżej upływu czasu. W informacji opisowej odniesiono się do niskiego wykonania dochodów majątkowych. Punkt 2. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 2574668,25 zł. W tym z tytułu dostaw towarów i usług 254 939,72 zł. Punkt 3. Według sprawozdania RPZ stan zobowiązań według tytułu dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego jest 9170, co stanowi 26,77 zł planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów. Łączna kwota długu w trakcie roku budżetowego na koniec drugiego kwartału nie przekracza 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów, co wynika ze sprawozdania RPZ i RPNDS i jest zgodna z artykułem 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
Punkt 4. Zachowane są ustawy ograniczenia zaciągania zobowiązań, gdyż łączna kwota obciążeń, o których mowa w artykule 169 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowych dochodów i wynosi 5,02% dochodów planowanych. Punkt 5. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 37 381 103,55 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 15 871 741,72 zł, co stanowi 42,45% planu. Z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 15 176 265,51 zł, co stanowi 50,59% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 695 476,21 zł, co stanowi 9,41 planu, a więc znacznie poniżej upływu czasu. Informacje opisowe odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych. Punkt 6. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 845 063,37 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 3 129 703,53 zł. Punkt 7. Sprawozdania nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekroczyłyby plan wydatków. Punkt 8. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi i zarządzeniami wójta gminy Stara Biała jest zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach oraz informacji. Punkt 9. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej. Punkt 10. Do Regionalnej Grupy Rachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o którym mowa w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Mając na względzie powyższe, wydano opinię jak sentencji uchwały podpisał przewodniczący składu orzekającego Kolegium RIO w Warszawie magister Wadena Wycharski. To tyle dotyczącego naszej informacji na temat przebiegu i wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Resztę mieliście Państwo okazję zapoznać się z materiałów, jakie dostaliście wcześniej. W takim razie przechodzimy do punktu numer 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Stara Biała na rok 2012. Dostaliście Państwo projekt tej uchwały z uzasadnieniem. Poproszę o zajmowanie głosu. Zabieranie głosu. Proszę bardzo, pan radny Mikołajczyk. Bardzo proszę korzystać z tego mikrofonu. Trzy. Jest Ośrodek Kultury i Sportu Starej Białej. Na sobotę 295 000 złotych. Pan wójt na jednej z komisji, jak mówiliśmy, stawialiśmy wniosek o tym, co dzisiaj kolega moderacki powiedział, co robię projektowanie budżetu. Powiedział, że 10 000 złotych, ile to będzie kosztowało, że to nie jest kwota i że pan dyrektor miał to wykonać, a jak mu braknie, to mieliśmy mu dołożyć. I czytając w uzasadnieniu, punkt drugi i trzeci, widzę taką pozycję, że zostało zaoszczędzone na Zalesiu przy Świetlicy 9044 zł, zmniejszone wydatki majątkowe na opracowanie projektu budowlanego zespołu rekreacyjnego w Białej na kwotę 4780, ale te dwie kwoty
w związku z tym, że one dotyczą i świetlicy, i boiska, a więc powinny być wykorzystane według mnie, jeżeli były na ten cel przygotowane, powinny być teraz wykorzystane na brakującą pozycję z radioorganizowania tych obiektów sportowych i bym proponował z tej kwoty 10 tysięcy złotych dopisać do dotacji podmiotowej dla innego ośrodka kultury. Tym bardziej, że to jest z tej grupy, z tego rozdziału dotyczącego kultury i sportu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś chciał zabrać głos w sprawie tej uchwały? Jeśli mogę wyrazić swoje zdanie, to ja myślę, panie radny Mikołajczyk, że póki co Gokus ma jeszcze się czym rządzić, jeśli będzie woda, żeby takie nagłośnienie montować, i będzie taka potrzeba, to nie ma problemu, żeby w odpowiednim czasie po prostu jakieś pieniądze przekazać. A proponowałbym, żeby no, na ten moment nie ma takiej potrzeby, bo nie mamy ani biegiem nie będziemy budować tego nagłośnienia, czyli na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, żeby od razu te środki pocieszać pana dyrektora i przekazywać mu środki, co ma się czym rządzić. Proponowałbym, aby to zostawić w takiej brzmieniu jaka jest. Bardzo proszę. A głosem można? Panie przewodniczący, tu nie chodzi wola czy nie wola, tylko na komisji budżetowej żeśmy to zgłosili. Komisja budżetowa to w swoim programie przyjęła. Pan wójt powiedział, że nie ma problemu, a więc teraz nie ma pan tu co mówić, że będziemy czy nie będziemy, bo pan jest autorytetem i decydującym o budżecie. Decydującym o budżecie jest pan wójt, przedstawiciel Urzędu Gminy. My żeśmy wcześniej wnioski składali, nie było zastrzeżeń, a że nie ma pana dyrektora, no to inna sprawa, bo pan dyrektor był, ale nie spodziewał się, że dopiero w tej części może coś do tego tematu dojść. I dlatego proszę pana wójta o zajęcie stanowiska dalszego tego, co nie miało być problemem. A czy to potrzebne jest, czy niepotrzebne, to niech ocenią mieszkańcy, użytkownicy. I nie będziemy mieli jednego ocenia, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. Mógłby się odnieść. Tak, Państwa, speaker z jakąś tam licencją potrzebny jest na zawody piłkarskie od stopnia czwartej ligi wzwyż. W tej chwili amator Maszewo jest w lidze okręgowej. Stan Proszywce gra w A-klasie, gdzieś tam powiedzmy w środku Zarek. Na mecze amatora Maszewo przychodzi powiedzmy 18 osób, a na mecze Stan Proszywce 25. Jeżeli teraz no wie pan, no bywa na tych meczach, to wiem ile tam, jakie tam jest zainteresowanie. Teraz po prostu 11, z tego co kojarzę, amator Maszewo 11 listopada rozgrywa ostatni mecz, czyli tak na niespełna miesiąc, rozgrywa ostatni mecz w rundzie jesiennej, ostatni Włoszewice kończy wcześniej rozrywki. I teraz przyjęliśmy to, że to nagłośnienie jest w jakimś tam stopniu zasadne, żeby kupić. Ale czy akurat w tym momencie kupować, które tak naprawdę do kwietnia będzie stało w magazynie i będzie tak naprawdę niepotrzebne, no to nie wiem. Natomiast te pieniądze, które pan mówi tutaj w tym uzasadnieniu, te pieniądze już pani skarbnik gdzieś tam rozdysponowała, bo jeżeli są pewne zadania wykonane i nie ma potrzeby tego trzymać, to gdzieś tam są, jest oczywiście. To, że mówiłem, że powiedzmy, że dyrektora pilnujemy, bo za chwilę będzie problem, że za dużo żeśmy tych pieniędzy wydali, bo ktoś zauważy, że wydali na Gokis powiedzmy milion złotych i dlaczego aż to takie pieniądze, nie? No bo nikt nie będzie wiedział, ile to kosztuje utrzymanie i tak dalej. Ja myślę, że ważniejsze są sprawy odpowiedniego utrzymania, wyposażenia tych boisk, tam różne rzeczy. Jeżeli państwo uważają, że sprzęt nagłośnieniowy jest najważniejszy, no to kupimy. Natomiast ja nie uważam, że ten sprzęt jest super najpilniejszą potrzebą na tych
na tych boiskach, a już na pewno nie uważa, że to w tym momencie na przykład na kiedy się sezon kończy, kupować sprzęt, który będzie stał, to trzeba spokojnie to, jeżeli już tak jest, zaplanujemy koc dotacji na 2013 rok i dyrektor tam powiedzmy zimą spokojnie jakiś porządny sprzęt, czy przenośny, czy i tu i tu, ja nie wiem, czy to kosztuje 10 tysięcy złotych, ale to też musi być jakoś tak, bo za chwilę kupimy coś za 10 tysięcy złotych i się okaże, że to do niczego się nadaje, bo nie ma, bo jest zabawy. Także ktoś kupi, trzeba kupić coś, co jest w miarę przemyślanego, czy na stałe, czy przenośne, nie wiem, no ale to też, bo nieraz jest problem, że czegoś nie kupujemy, ja patrzę też na pewną racjonalność tych wydatków. No też ładujemy te pieniądze powiedzmy w te kluby sportowe i efekt jest taki, że no, przynajmniej amator maszewo to gdzieś tam próbuje gdzieś awansować, coś tam jest. A stak powiedzmy też kosztuje nas jakieś tam pieniądze i tak naprawdę grzeją gdzieś tam w środku stawki, czyli powiedzmy tam. Ja bym proponował Państwu radnym, ci, którzy się tym trochę interesują, pojeździć po innych boiskach sportowych i zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy dopiero zaczniemy tutaj inwestować. No w końcu na to boisko wydaliśmy i wydajemy kupę pieniędzy i po prostu czasem jest takie potrzebne. Ja mam wątpliwości. Jeżeli Państwo uważacie, no to będzie projekt budżetu, dopiszemy to do dotacji i to kupimy, tylko że akurat mi się wydaje, że w tym momencie to już naprawdę jest trochę tam nie rozpoczęło. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać? Proszę bardzo, pan radny Rutkowski. Szanowni Państwo, panie wójcie, myślę, że te pieniądze takie zaoszczędzone tutaj na świetlicy Bronowej Zalesiu jakoś tam wrócą do tego Bronowa Zalesia, a tutaj na powiedzmy na te boiska znajdą się z innej puli w 2013 roku, najbardziej to będzie uzasadnione. Ja chciałbym się też zapytać, bo tutaj pozycji w dziale numer 400 jest za dostarczanie wody, jest kwota powiększona o 119 200 i w dziale 900 gospodarka ściekowa o 50 tysięcy. Czyli z jakiego tytułu powiększamy i te koszty, o ile ja wiem, miały gospodarki ściekowe się bilansować, a tak tutaj wygląda z tego, że dokładamy do tej gospodarki ściekowej. No i chciałbym usłyszeć pani skarbnik, jak to wygląda tutaj. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania może do tej uchwały? I widzę bardzo, proszę panią skarbnik, może o wiedzę. Powiększenie miary 400 jest to na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do metra sześciennego dostarczanej wody dla mieszkańców gminy i to jest dopłata do spółki. To jest po głosie ustalonych taryf na poprzedniej sesji. Na wrześniowej sesji. Ta sama sytuacja dotyczy działu 900, bo dotyczy to odprowadzonych ścieków. Również to jest dopłata do ustalonych taryf. Proszę bardzo, pan radny Rutkowski. Tak, jedno podpytanie. Czy to jest ostateczna kwota na 2012 rok, czy to jeszcze na koniec roku się zmienia? Jako w tej chwili nie jesteśmy w stanie oszacować. Pierwszy rachunek dotrze do nas na początku listopada, ponieważ spółka rozpoczęła działalność od 1 października, więc kasenci wchodzą i ile sprzedadzą wody, to do końca roku, no i oczywiście na rok 2013.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. To jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Rady Gminy Stara Biała na 2012 rok. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. To jest za to uchwała została przyjęta. 14, tak, pan radny Kajkowski zwolniony usprawiedliwiony. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania. Były tutaj niejasności, w związku z tym może poproszę pana wójta o wyjaśnienie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, istotnie na ostatniej komisji ustaliliśmy tak, że tu jest pewien błąd w projekcie, ale to jest do zmiany. To, co państwu mówiłem, okręgi wyborcze zostały uchwalone i teraz możemy uchwalić, czy musimy uchwalić w ciągu 3 miesięcy od podjęcia tamtej uchwały obwody do głosowania. I tutaj w wyniku konsultacji z komisarzem wyborczym uzgodniliśmy, że obwód w Starej Białej musimy podzielić na dwa obwody. Czy tak, gdyby nie ulega, to dwa obwody w jednym budynku. Natomiast to była taka propozycja tutaj z naszej strony, żeby te miejscowości Bronowo Gmice, Bronowo Zaleście, Puszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepoko obwód ustalić w świetlicy w Bronowie Zalesie. Tutaj pan radny Rutkowski twierdził, żeby jednak tego nie zmieniać. No właśnie, no nie wiem, troszkę ta dyskusja, no pan tutaj twierdził, że lepiej gminie tego nie zmieniać, bo już tradycyjnie to się ukształtowało i tak dalej. Aczkolwiek argument nasz był taki po prostu też żadnych tutaj, szanowni państwo, podtekstów innych niż praktyczne, mianowicie to jest nasz budynek i było nam po prostu z tego względu, łatwiej i chociaż tam nie ma problemów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Też by był ten lokal dostosowany do osób niepełnosprawnych. Trzeba powiedzieć, chyba jest tym trochę gorzej. Nie możemy tam... No, ale jest jeden lokal Stary Biały. No tak, no to jest ten argument po prostu. To jest nasz lokal, w związku z tym świetlica by tylko zyskała, powiedzmy, jakieś tam wyposażenie dodatkowe. Ale ja się po prostu tutaj już nie ubieram. Istotnie tak, żeśmy to uzgadniali, że to będzie po staremu. Nie wiadomo, panie wójcie, czy światło zdążył stawić. Tak, właśnie to takie że na razie nikt nie planuje. Tak. Może zdążymy. Mamy oświetlenie na samochodach. Także to jest tylko taki problem natury technicznej. Oczywiście się będziemy przy tym ubierać. Istotnie na komisji ostatecznie uzgodniliśmy, że zostaje po staremu, poza tą zmianą Starej Białej, która musi być ze względu na tych wcześniej. Natomiast są panowie sołtysi z tego terenu, no musimy powiedzieć, no to jest kwestia do uchwała. Pan przewodniczący pozwoli. Proszę bardzo, pierwszy był pan Jakimowicz. Dziękuję panie przewodniczący. Ja z całym szacunkiem do kolegi Marka, ale to światło to nie ma się w tej chwili nic do rzeczy w Zalesiu. Ono było i będzie, także no mam nadzieję, ale tej chwili nie ma. To i wyborów w tej chwili nie ma, do wyborów też mamy. I do kolegi Piotra radnego. Nie ma u nas chyba nie było żadnego problemu, żeby to nie odbyło się w Zalesiu, tak jak to było planowane przed tym, że będzie budynek w Zalesiu pobudowany, to przeniesiemy wybory ze szkoły do Zalesia, tym bardziej, że chyba w szkole to trzeba sobie za to płacić, czy nie? Nie. Odpłacić, nie. Trzeba płacić, ale trzeba prosić każdy raz o zgodę. Ale trzeba pytać kogoś o zgodę, o pozwolenie, a tutaj w tej chwili jest ogrodzone, zabezpieczone, budynek ładny, dwa pomieszczenia, w razie czy dla komisji, czy dla kuchnia, obojętne, wszystko jest. Dlaczego to ma być w Trzepowie, a nie u nas dalej? Jak się rozumiem, to jest... Nie, wszystko, jak się nie powołuje Trzepowa,
jest wszystko pod jedno nazwą. Wszystkie cztery Gronowa to jest całe Gronowo. Czy to zalezie, czy kwiety, czy nowe, czy stare, to jest wszystko Gronowo. Proszę bardzo, pan przejmie problem. Nie, powstał taki ładny obiekt, no nie jest to może duży, no ale na to jest budynek okazały, no dlaczego go nie pokazać społecznością? No ja bym chciałbym, żeby jednak ten lokal zobaczył, to bym zależy. Nie każdy nawet, ale jest w mojej miejscowości, nie każdy wie, że tam jest taka organizacja, się pisać z nim, że w ogóle jest. A tutaj to jest dobra okazja, no czemu nie? Nie wiesz, czy pozwolisz. Proszę pan radny Rutowski, moment. Swoim wnioskiem i na komisjach kierowałem się tym, że to jest tak ustalone już historycznie, że wszyscy jadą i głosują w Nowym Trzepowie. Działo się to już od wielu, wielu ładnych lat i nie chciałbym tego porządku zmieniać. Dlatego z tego punktu widzenia, nie? Świetlica jest ładna, ja też działam jako strażak dróg, także myślę, że ona będzie wykorzystywana w innym kierunku też. Ale powiedzmy, wybory odbywały się w Nowym Trzepowie i chciałbym tak pozostawić. A że no, każdy ma odmienne zdanie, ma prawo mieć do tego, czy cokolwiek. A wszystkie wybory, jeżeli są cokolwiek, no mieszkańców by trzeba od nowa przyuczać. Powiedzmy, że każdy by się mylił, czy jechać gdzie ma jechać do Świetlicy. Powoli. Czemu jest swój wniosek, żeby pozostało przy historycznej, przy państwa jeszcze jest w szkole zawodowej, nie? A jeżeli ktoś będzie chciał, zapraszamy do świetlicy w Bronowie Zalesiu. Na pewno chętnie mu pokażemy i udostępnimy. Panie radny Rutkowski, ja bym proponował słuchać głosu ludu. Jeśli większość mieszkańców jest za tym, żeby było tutaj, dziwię się, że kolega jako radny działa przeciwko swoim mieszkańcom, ale na wybory nikt nikogo w konie nie zaciąga, każdy idzie z własnej chęci i myślę, że jak trafi do Trzepowie, to trafi do Świetlicy w Gronowie Zalesiu. Bardzo proszę pan radny Wiśniewski chciałbym. Przypominam, że w tej sprawie. Nie chciałbym tutaj wchodzić, powiedzmy, w te zdanie pomiędzy, powiedzmy, radnych i sołtysów, czy to ma pytanie, wychodzimy do ludzi i tak zastanawiam się, jak ludzie by skorzystali z tego, czy skorzystają, czy nie skorzystają, gdzie, powiedzmy, w miarę tygodniej bliżej, no to tak. Szanowni Państwo, ja bym, to też jest moje zdanie, ja bym proponował, człowiek to nie zwierzyna, że się jedną drogą chodzi i najlepiej mu się tą nóżką chodzi. No, społeczeństwo jest podatne na zmiany i nie wierzę, żeby ktoś nie mógł trafić, czy nie chciał trafić, czy do Trzepowa pójdzie, a tu nie pójdzie. Proponuję, tak sobie myślę, że elektorat też, jeśli będzie chciał przyjść, to czy do Bronowa, czy do Trzepowa, to przyjdzie. Dobrze, proszę bardzo, jeszcze ktoś chciał zabrać, pan Jakimowicz, to już. Jeżeli pan jeszcze powiedzieć o tą historię, no to historia, dlatego historyczna szkoła w Trzepowie rolnicza nie jest szkołą w tej chwili rolniczą, tylko została wyglepona do gór. Tak historyczna szkoła jak tutaj, była w Trzepowie i jest wyniesiona, tylko powstało coś innego. A u nas, jeżeli powstał obiekt taki, dlatego nasze społeczeństwo ma z tego obiektu nie korzysta. Do tego trochę trzeba. Dobrze, proszę Państwa, myślę, że już dyskusja się wyczerpała. Mamy projekt uchwały. Znamy Państwa głosy. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie obwodu głosowania? Proszę o podniesienie. Proszę. Mamy przecież projekt i głosujemy projekt. Nie było żadnych wniosków formalnych, panie sekretarz. Był formalny. Głosujemy uchwałę. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie obwodu głosowania? Proszę o podniesienie ręki do góry. Przepraszam bardzo. Formalnie zgłosiłem i to było uzgodnione na komisjach, Panie radny Rutkowski, na komisjach padają propozycje, natomiast decyzje rozstrzygają się na Radzie Gminy. Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie obwodu głosowania? Proszę o podniesienie ręki do góry. Panie przewodnicząca, może jednak w takim razie, jak pan radny zgłasza do mnie wniosek formalny, żeby podjąć. Ja nie słyszałem wniosku formalnego. Powiedział, że to był wniosek na komisji.
Wiemy, że na komisjach przyjmujemy propozycje. Propozycje idą na Radę Gminy i Rada Gminy rozstrzyga. Nie możemy brać wniosku formalnego podanego na komisji jako wniosek podany. Ja nie słyszałem dzisiaj, żeby kolega radny Rutkowski składał wniosek formalny na temat tego powodu głosowania. Mi osobiście i myślę, że po to tutaj jesteśmy wszyscy, każdy się wypowiedział, jest propozycja i proszę bardzo, jeśli nie ma już więcej dyskusji na ten temat, to jest czas na to, żeby uchwałę głosować, prawda? Proszę bardzo, jeszcze pan radny Rutkowski się wypowiedział. Panie przewodniczący, formalnie zgłaszam, że niech będzie. Dla mnie jest, czy będzie w Państwowej czy Szkole Zawodowej, czy Świetlicki jest prawie tak równorzędną rzeczą, ale historycznie było ustalone w Państwowej czy Szkole Zawodowej. Było mówione na komisjach i wszystko. Zgłaszam to formalnie. Okej, w takim razie zgłasza Pani wniosek formalny, żeby... konkretnie proszę określić wniosek, Panie Rutkowski. Proszę o tak, jak było to mówione na komisjach. Proszę, gdyby sądzisi nie wiedzą, jak było mówione na komisjach, proszę sformułować wniosek formalny. Szczepownie dla miejscowości Bronowo-Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Szczepowo. Dobrze. Proszę bardzo, pan Wojtasz. Szanowni Państwo, bo z tego wynika, że jest pewien problem taki, który taki, no bo oczywiście tutaj możemy się głosować, natomiast tutaj widzę, że może ja bym poprosił o powiedzmy wycofanie tego punktu w takim momencie, bo no jest tutaj, jak ja widzę, że ona, że tak powiem, konsultacje z naszej strony, bo tak, tutaj panowie są pisi, rozumiem, i Bronowa, nie ma Kruszczewa, podejrzewam, że Kruszczewo też jest no, bliżej skonsultujemy, znaczy wystąpimy tutaj do Państwa są pisów, żeby się określili, powiedzmy, tam skonsultowali z mieszkańcami. Musimy ten wniosek przyjąć do 6 grudnia. Będziemy mieli w listopadzie sesję. Panowie są pisi, będą mieli jeszcze 15 listopada podatek, będą mogli to powiedzieć. I wtedy zobaczymy, żeby to po prostu nie było. Bo tak to... Ja rozumiem, że Państwu radnym jest teraz poza panem Rutkowskim trudno podjąć jakąkolwiek decyzję, bo tak naprawdę wszystkim to specjalnie nie. Istotnie na komisjach uzgodniliśmy, że zostawiamy ten problem przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Natomiast my wymyśliliśmy Świetlicę Wiejską po to, że po prostu jest nam wygodnie. Jeżeli coś tam zawieziemy, na przykład jakieś tam wyposażenie typu tam, nie wiem, no jakąś kotarę czy jakąś tam sukno na stół, to po prostu tam zostanie, bo to jest nasz obiekt, nie potrzeba tego zboża, jakieś tam no i tak dalej. Jest to nasz budynek, jest zagospodarowany, parking, wszystko jest jak należy. Natomiast to nie znaczy, że my mamy ze szkołą wyższą zawodową, bo byśmy skłamali, gdybyśmy powiedzieli, że mamy jakieś tam problemy. No ale tam powiedzmy standard Świetlicy i standard powiedzmy tam tej szkoły w Czepowie jest nieporównywalny na korzyść Świetlicy, prawda? Tam jesteśmy tylko gośćmi, tak naprawdę zaraz po tym musimy to wszystko zabierać i tak dalej. Natomiast tam by to mogło część tego po prostu nie zostawić. Z technicznego punktu widzenia lepiej to zrobić w Świetlicy Wiejskiej. No, Bronowo-Zalesie ma to pod nosem. Kruszczewa, kto będzie jechał, czy do Bronowa, Zalesia, czy do Czepowa, tak naprawdę mu bez znaczenia. Z Bronowa też. Niektórzy mają drogę do Bronowa, Zalesia. To jedynie problem tylko części Czepowa, tak naprawdę, bo niektórzy z Czepowa by mieli lepiej dojechać do Świetlicy Wiejskiej niż do Bronowa. Natomiast to jest kwestia, no każdy rozumie, analizuje, powiedzmy, o swoim kontroli. W Czepowie, nauczycieli, które w Czepowie mieszkają, a reszta... Ale też prawie na wybory nie chodzą.
Ale Bronowa do Radeka to jeszcze jest żona dodatek, a do Krakowa nie ma. Jest takie, to jak upadaty. Dla chcącego to w ogóle nie ma nic trudnego. Żadna motywacja. Szanowni Państwo, proponuję sekundę. Stawiam wniosek o wycofanie tej uchwały z dzisiejszych obrad. Podejmiemy temat na następnej sesji Rady Gminy. Nie musi być tutaj, nie ma pośpiechu. Proponuję, aby społeczeństwo skonsultowało z sobą. Potem podejdziemy do tematu drugiej razu. Proszę bardzo, jeszcze proszę pana radny Mikołajczyk był pierwszy. Wysoka Rado, panie Wójcie, ja się obawiam jedną rzecz, że przez niewiele znaczący punkt dotyczący samej federacji obwodów w gminie możemy zrobić zamieszania jak na stadionie. Bo tak, do tego czasu każdy sobie czas, pan radny, będą chodzić prawdopodobnie zbierać podpisy popierające kto? Kto? Ale panu proszę dać się, panowie są myśli, proszę dać się wypowiedzieć. Pan mieszkańcy się nie szanują w prawie. Dwie osoby, dwie dwa, bez o jednej mówić, a dlaczego nie u nas, a dlaczego nie u nas. Przyjdą wybory na dwa lata, mieszkańcy przyzwyczajeni, pójdą kto chodzi, a kto nie chodzi, i tak dalej, chodzi o kwestię. Żeby cały punkt dotyczący wszystkich obwodów w gminie przesuwać problematyczna dyskusja, gdzie kilka osób. Proszę bardzo, pan Andrzej Rutkowski. W takim wypadku, jeżeli jest uchwała wycofywana, ja to wycofuję swój własny wniosek formalny. No i tak bym poprosił, żeby z urzędu gminy nastąpiła jakaś tam konsultacja z mieszkańcami. O, fajny był tutaj w miejscowości Nowe Trzepowo i Bronowo w Zalesie. I także, no, no bo to są najbardziej zainteresowane, nie? I jeżeli to, mieszkańcy mają do tego prawo się ustosunkować. I to wszystko, nie, w sumie, co będą chcieli, no, niech to będzie. Proszę jeszcze pan sołtys, jaki moment. Słuchajcie, na tą ostatnią naszą tam imprezę, na to uświęcenie, tam były problemy takie, no, można powiedzieć, wynikły ze strażą w Trzepowie. Jedni nie zaprosili ich na to, drudzy nie zaprosili. I tak to wyszło, jak i w tej chwili wychodzi z tym lokalem. Że jak jeżeli będzie w Zalesiu, to Trzepowo się podniewa i do Zalesia nie przyjdzie na przykład. No to jednak Trzepowo jako OSP dzięki za to nie pogniewało się, także myślę, że Trzepowo jako mieszkańcy też się nie pogniewali. Szanowni Państwo, był wniosek mój o wycofanie tej uchwały z obrad. Dziękuję bardzo. Był wniosek mój o wycofanie tej uchwały z obrad dzisiejszej sesji. Pozostawimy to na następną. Zaczekamy na konsultacje panu sołtysy przy radnych oczach. Poczekamy na propozycję, żeby nie robić zamętu, tak jak tu powiedziano, jak na stadionie. Proponuję, żebyśmy przegłosowali. Zatem kto jest za tym, aby tą uchwałę nie podejmować w dniu dzisiejszym, odłożyć na następną sesję? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Jeden przeciwny. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, tak? Zawsze większością głosów wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. W takim razie odkładamy. Macie panowie czas na to, aby konsultować się i z sobą, i ze społeczeństwem. I myślę, że bez emocji na następnym posiedzeniu Rady Gminy tą decyzję podejmiemy. Przechodzimy do punktu numer 10. Ale bardzo proszę już o zachowanie spokoju. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Maszewie Duży. Dostaliście Państwo projekt tej uchwały. Bardzo krótkim uzasadnieniem, w związku z tym poprosiliśmy panią dyrektor zespołu szkół w Maszewie, panią Piątkowską, o po prostu pełniejsze uzasadnienie do tej uchwały. Bardzo proszę. Thank you.
Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Wśród różnych takich wydarzeń w życiu szkoły miejsce i czas wyboru patrona to takie miejsce szczególne. Szkoła to nie tylko proces dydaktyczny, rozkłady materiału, plany wychowawcze i lepsze bądź gorsze wyniki na egzaminach i sprawdzianach, a co za tym idzie miejsce w rankingach. Bez wątpienia wszystkie te aspekty działalności szkolnej mają olbrzymie znaczenie, jednak nie mniej ważną jest rolą jest wychowanie młodego człowieka, kształtowanie jego systemu wartości, sposobu patrzenia na otaczający świat. W konsumpcyjnej rzeczywistości XXI wieku my jako pedagodzy powinniśmy przypominać, że szkoła wytwarza przede wszystkim dobra duchowe, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Działalność taka pomaga więc odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie jest procesem ustawicznym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej, a każdy nauczyciel jest wychowawcą, również ten, który wychowawcą oficjalnie nie jest, nie sprawuje w danym momencie. Bardzo pomocną w tym procesie może okazać się osoba patrona szkoły. To on może stać się osią podejmowanych przez szkołę działań i wysiłków. Związany z osobą patrona ceremoniał szkolny, zwyczaja, także przyjęta koncepcja wychowania sprawiają, że uroczystości szkolne, a także szkolna codzienność zyskują nowy, niepowtarzalny wymiar. Nie ma wątpliwości, że patronem powinna być osoba będąca wzorem, niekwestionowanym autorytetem moralnym. Powinna również uosabiać takie cnoty jak patriotyzm, tolerancja, uczciwość, wierność głoszonym przez siebie ideałom. W dobie kryzysu autorytetu warto szczególnie pochylić się nad tym zespołem cech, młodzież bowiem cenię szczególnie wysoko. Początkowo pewne uznanie i akceptację zyskał pomysł, by szkoła nosiła imię Nowisły Polskiej. Jednak narosłe wokół niektórych członków tego gremium kontrowersje skłóciły nasze wątpliwości. Również fakt, że byłby to patron zbiorowy, nie wydawał nam się być dobrym rozwiązaniem. Wybór noblistów polskich byłby niejako wyborem niekonkretnej osoby, a co za tym idzie określonego zespołu cech, które można naśladować, ale pewnej idei, która choć piękna i wzniosła, to dla uczniów może okazać się trudna do uchwycenia. Stąd propozycja i decyzja, by patronem zostali nie nobliści, a jeden z noblistów, Władysław Stanisław Remil. To pisarz związany z polską wsią zarówno przez swoje życie, jak i przez swoją twórczość. A przecież nasza szkoła jest szkołą wiejską. Wybór ten wydaje się zatem być naturalny. Pisarz jest postacią mało znaną zarówno dzieciom, jak i młodzieży, a przecież jego twórczość i jego osoba ze trzech miar jest godna uznania i poznania. Swoim pisarstwem dowodzi, że nie zapominając o swojej tożsamości i promując to, co rodzime, można osiągnąć sukces. Wybór Władysława Reymonta na patrona szkoły oznaczałby opowiedzeniem się za kultywowaniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich, które są przecież ważną częścią naszego narodowego dziedzictwa. Podkreślilibyśmy również tym samym, że polska tradycja, kultura, obyczaje i ojczysty język są dla nas wartościami wciąż ważnymi i ponadczasowymi. Wydaje się, że może być to ważne dla nas właśnie teraz, w czasach, kiedy polskość zawazywana jest i wybierana przez obcą kulturę i obyczaje, na przykład Halloween i Walentynki.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością wyboru Władysława Reymonta na patronaszkowi jest fakt, że swoją twórczością pisarz sławił okolice bardzo bliskie naszej małej ojczyźnie, co pozwoli na utożsamianie się z jego osobą społecznością. Mamy przekonanie, że szkoła podstawowa i gimnazjum noszące imię Władysława Stanisława Reymonta w Maszynie Górze będzie szkołą, która wychowując młodych adeptów życia w duchu ideałów wartości reprezentowanych przez osobę patrona, przyczyni się do kształtowania mądrych i odpowiedzialnych obywateli naszej gminy i naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos dotyczący tej uchwały? Proszę bardzo, pan radny Krajewski. Pytanie do pani dyrektor. Tak jak pani powiedziała, byli wybrani od liści Polski. Społeczność szkolna to wybrała w wyborach, czyli głosowali wszyscy rodzice, rada pedagogiczna, mieszkańcy i dzieci. Twierdzi pani, że może młodzież ma mieć problem z czegokolwiek tu do pojęcia. Myślę, że nie, ponieważ na temat wszystkich noblistów szkoła przeprowadziła konkursy. Były nagrody, dzieci poznały noblistów. I mam takie pytanie przede wszystkim. Na jakich zasadach dokonano tej zmiany? Czyli chodzi mi o procedurę wybrania nowego patrona szkoły. Dziękuję, proszę bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zadać pytanie w sprawie tej uchwały? Przepraszam. Czy pani dyrektor będzie uprzejma ustosunkować się do tego pytania? Wniosek, tak jak mówiłam, rzeczywiście przez cały ubiegły rok szkolny. Przez cały ubiegły rok szkolny pracowaliśmy i poznawaliśmy wszystkich noblistów polskich. Były konkursy i nie uważam, żeby to było z jakąś stratą dla dzieci, dla społeczności, że poznaliśmy noblistów. Bo każdy z nas, nawet i nauczycieli, dowiedział się wielu rzeczy, takich, o których wcześniej pewnie i nie słyszeliśmy. I nie było to, ani ze stratą dla dzieci, ani ze stratą to, że poznawaliśmy. Rzeczywiście był taki pomysł i do momentu, kiedy nie zgłosiliśmy wniosku, zastanawialiśmy się. Powiedziałam, w tym momencie na wiosnę był to okres, kiedy wokół niektórych noblistów, zwłaszcza noblistów współcześnie żyjących, narosło wiele kontrowersji. Stąd po wielu sygnałach od Rady Pedagogicznej, od niektórych rodziców złożyłam wniosek ten, który Państwu w tej chwili przedstawiłam. Proszę bardzo, dziękuję Pani bardzo. Proszę Pan Radny Dobnarowicz. Ja uważam, że czyli Państwo, że nadanie imienia noblistów w szkole Maszynie Dużym budziłoby to wiele kontrowersji, ponieważ no, sami wiemy, jakich noblistów mamy na świecie. Noblistów niektórych historia jeszcze nie zweryfikowała, dopiero będzie weryfikować za jakiś czas. Natomiast patrona Józefa Stanisława Reymonta, historia dawno zweryfikowała, to jest osoba, która nie podlega żadnej weryfikacji przez historię najbliższą. Także uważam, że i ogólnie, że w ogóle, że imię noblistów, no to wiadomo, nobliści są naprawdę zupełnie wartościowymi, niektórzy są, sami wiemy, jacy są nobliści. Także uważam, że ta też uchwała w tej formie jest jak najbardziej do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę pana Dyłkowski. Szanowni Państwo, pani dyrektor, mam tylko jedno takie pytanie. Jakie było życzenie w ogóle od początku i w trakcie rodziców, dzieci i Rady Pedagogicznej? I wtedy się dowiemy, mniej więcej będziemy wiedzieli, jak zagłosować na tę uchwałę.
Momencik, panie dyrektor, są jeszcze inne pytania. Pan radny krajewski jeszcze. To mam pytanie, skoro przeprowadzony był wybór, tak jak powiedziałem, wśród społeczności szkolnej, był wybór, jeżeli wybór się nie podoba i tak jak koledzy mówią, są osoby kontrowersyjne, proszę bardzo, przeprowadźmy następne wybory i wybierzmy następnego patrona, a nie stawiajmy wniosek. Czyli zróbmy tak, jak powinno być. Dziękuję. Proszę bardzo, teraz pani dyrektor, będzie proszę. To znaczy, odpowiadając na pana pytanie, w zasadzie była taka sytuacja. Rada Pedagogiczna początkowo pomysłem Rady Pedagogicznej i takim wnioskiem, który mieliśmy złożyć, był Wacław Milka. To był głos Rady Pedagogicznej. Drugi głos uczniowski był Orła Białego. I każdy był inny. Na wspólnym posiedzeniu takim komitetu, znaczy przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców jednym głosem tutaj rzeczywiście było przegłosowane, że takim kandydatem będą nobliści polscy. Ale mówię, nie było to takim decydującym. To była właśnie taka sytuacja, więc nic. Natomiast jeśli chodzi o kolejną procedurę, to mówię, cały czas było to na etapie projektów i w tej chwili ja mam przy sobie uchwałę Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej, Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, również Rady Rodziców, którzy popierają mój wniosek. Zresztą wniosek, który jest składany, jest to wniosek wspólny, składam go ja, ale w imieniu Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, jednej i drugiej szkoły i Rady Rodziców. Dziękuję bardzo. Proszę pana radny Krajewski. No to uważam, że jeżeli są takie te wnioski, to dlaczego nie są podpięte pod uchwałę? I wtedy by było wszystko jasne. Są podpisy, jest samorząd, jest Rada Rodziców, tak? Ja tak uważam. Proszę bardzo, pani Bezdrajewska. Czy uchwałą było też podjęte do Mistrzów Polskich? Czy była taka uchwała w szkole podjęta? Jeżeli tak, to czy było to odwołane i podjęta teraz nowa uchwała? Pani dyrektor, proszę. Uchwały nie było. Nie było uchwały, która by mówiła, że mamy środowisków polskich. I również nie ma uchwały, no uchwałę o nadaniu mienia podejmujemy my, tak? Ale w szkole. Ja rozumiem. Nie, którego nie. Proszę pan radny krajewski, nie więcej mówię. W takim razie wiemy, że nowicie w Polsce przeszli jakby jeden głos, skoro nie może być protokół w tej sprawie. Dziękuję. Troszkę mi to przypomina tą przepychankę jak z obwodami. Szanowni Państwo, wiecie, że jestem mieszkańcem Maszewa. Słyszałem też to. Nigdy nie ma tak, żeby byli wszyscy zadowoleni. Osobiście mi też ten wybór, propozycja wyboru na Nowiców Polskich, osobiście mi się nie podobało, bo jak wszyscy to znaczy nie. Stąd no nie wiem, procedury trwały, jak one trwały, ja nie wnikałem, to jest teraz propozycja. Tutaj słyszę od pani dyrektor, że jest to podobna uchwała Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej. Były pewne procedury, które do tej pory się odbyły. Pod względem prawnym się nie wypowiadam, bo po prostu nie jestem do tego przygotowany. Natomiast uważam, że za słuszne, że tak naprawdę nobliści lub jeden noblista, który się mieścił w tym
tych widełkach powiedziałbym, jak jest imię, to jedno imię, jak jest wszystkich, to tak naprawdę żadne. Dlatego też proponowałbym panie Marku, radnej krajewskiej, iść na pewien kompromis, proszę o to, iść na pewien kompromis, zgodzić się na to, na pewno będzie, nie będzie to źle brzmiało, źle wyglądało, jeśli będzie szkoła podstawowa i gimnazjum nazywała się imieniem Rejmonta, a nie imieniem noblistów polskich. To co mówimy, nobliści, to pan radny Dobnarowicz powiedział, są to drugi ludzie, tak jak wszyscy, nie ma nikogo bez wad. Każdemu można tam jakąś łatkę przyszyć. Póki co do Rejmonta. Po tylu latach jakoś tam żadnych negatywnych ech nie było. Dlatego też proponuję, aby odstąpić od tych takich może troszeczkę nawet i personalnych właśnie, a prosiłbym o taki kompromis i żeby przyjąć tą uchwałę w brzmieniu takim. Niech pozostanie ten Rejmont, na pewno społeczność maszewsko-drgileńsko maszewska nie będzie miała nam tego za. Proszę bardzo, pan radny Mikołajczyk. Problem, ale ja nie widzę go tak, bo uważam, że imię, jeżeli się nadaje jakiejś jednostce, to w pierwszej kolejności się bierze pod uwagę, dla kogo to ma być, kto tam ma być i dla tu szkoły. To chyba wyczerpane zostały wszystkie wnioski, które można wydobywać. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wykształceni znają od potrzeb regionu. Młodzież obecna, przyszła, będzie miała tego patrona, wcale nie złego. A więc nie możemy brać pod uwagę i rodzice jeszcze, którzy podbierają swoją młodzież, którą tam wysyłają do szkoły. Poparłem ten wniosek i uważam, że jeżeli będziemy brać pod uwagę każdą opinię, każdego mieszkańca, jakiejś miejscowości odnośnie patrona, to każdy będzie miał swojego patrona. I bym uważał i tak wnioskuję przyjęcie tego wniosku, który został przedstawiony na ten, bo uważam, że osoby najważniejsze zainteresowane wnioski są właśnie poparły i przyjęły i to dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Liśniewski. Proszę państwa, ale naprawdę bardzo proszę o uwagę. Dwa zdania, bo tak naprawdę żyjemy tu i teraz, a tak naprawdę no, być może żyje w naszym społeczeństwie kolegi noblista, może się urodzi. I tak naprawdę gminadowy pani nie jest wrogiem dla państwa polskich, ta osoba kiedyś może być osobą kontrowersyjną dla nas, nie? I żeśmy sobie nie narobili, powiedzmy, że jest prosta przed tymi traktami doktorami, nie? No bo jeżeli jest imię szkoły dla państwa polskich, no i urodzi się taka osoba, to wtedy i też wszystkie nie narobią. Jeżeli mamy jedną konkretną osobę, osoba, która tak naprawdę jest osobą, która powinna mieć takie imię. Dziękuję, proszę pana, Rutowska. Panie przewodniczący, głosujmy nad tą uchwałą. Myślę, że to jest pozytywna i wszystko. W sumie, bo jak będziemy coraz więcej mówili, to nie będzie tego na drodze. Dajmy, panie radny Rutkowski, dajmy każdemu wypowiedzieć się i osobić swoje zdanie. Także bardzo proszę jeszcze, ktoś z państwa chciał zabrać głos, proszę jeszcze pan. Radny Krajewski. Myślę, że oczywiście to będzie już kompromis, panie Mamusie. Tak, ostatnie zdanie po prostu. Chciałbym tylko tak szczerze powiedzieć, że oczywiście nie jestem za tym, żebyśmy nie głosowali tej uchwały. Oczywiście głosujemy. Ale tak, skoro była wcześniej mowa o tym wychowywaniu młodzieży, no to po prostu gratuluję wychowywania rzeczywiście tej młodzieży, ponieważ tablica w szkole wisiała od początku. No po wyborach wisiała, było wszędzie ogłoszone, że patronem będą nobliści polscy, więc gratuluję, jak wychowujemy przyszłych naszych, nie wiem, trzymanków, szlepka. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Głosujemy. Szanowni państwo, jeszcze może tylko jedno słowo do tej uchwały, ale to już takie nie jest związane z imieniem, natomiast zauważyliście, że również od razu
po prostu żeśmy przyjęli, że zmieniamy, nadajmy nazwę i później będziemy mieli uchwały, które będziemy miały statut, czyli już będzie taka sugestia. Głosujemy, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w naszym dużym brzmieniu, jakim otrzymaliście, proszę o podniesienie ręki do góry. No proszę, już ja też panie powiem. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy trzech głosach wstrzymujących większością głosów uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za wyrozumienie. Myślę, że pan Marek też przyjmuje to, nie będzie się, będzie pomagał. Szanowni Państwo, mamy następną uchwałę, praktycznie to jest ruszczana uchwała, tylko dotycząca po prostu gimnazjum. Ponieważ to jest zespół szkół, tutaj mieliśmy szkoły podstawowej, tutaj mamy gimnazjum. Dlatego jest to samo imię, wszystko to samo, tylko dotycząca gimnazjum, po prostu musimy takie dwie uchwały podjąć. Moglibyśmy nadać imię szkoły podstawowej, a gimnazjum nie jest. W związku z tym, że chcemy nadać imię iż podstawowej gimnazjum, jest to ruszczana uchwała tylko dotycząca gimnazjum. Czy trzeba jeszcze jakieś wyjaśnić państwu? Nie, to głosujemy w takim razie, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia publicznemu gimnazjum w naszej Wierduszyn i zmiany nazwy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Widzę, że ta sama, to samo. Nie widzę, kto się wstrzymał? Również przy trzech głosach wstrzymujących większością głosów uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor chce opuścić już nas. Myślę, że zadowolona, tak? Dziękuję bardzo. Ale mikrofon proszę zostawić. Szkole nie ma. Przydał mi się na boisku. To ja pożyczę ze szkoły. Dziękuję bardzo za przybycie, za wyjaśnienie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki o numerze ewidencyjnym 15 wsi Biała gmina Stara Biała. Jest to uchwała dotycząca tej działki tak zwanej szkoły. Tak? Może poproszę pana wójta o dwa słowa do tej uchwały. Tutaj na dźwigawce naszej pojawił się las i realizując ten wniosek do progu, gdyż mamy umowę podpisane, nie mogliśmy pewnie rzeczy zrealizować, ponieważ w lesie nie można. I dlatego ta sprawa zmiany planu i ten, cała działka jest przeznaczona pod tereny zabudowy usług turystyki, sportu i rekreacji. Będziemy mogli teraz cały ten proces zagospodarowania tego terenu zgodnie z umową na nas. Proszę bardzo. Proszę pan radny Mikołajczyk. Dziękuję bardzo za uważne czytanie uchwały. Rozumiem, że ta drobna zostanie natychmiast usunięta. Proszę, czy są jeszcze pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Idę. Kto się wstrzymał? Idę. Co tam to bardzo stara się na jednym głośno. W takim razie realizujemy punkt numer 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Stara Biała. Dostaliście Państwo projekt uchwały. Są to takie kosmetyczne zmiany, które wymuszają zmiany w naszym systemie działania. Wymuszają, żebyśmy modyfikowali również nasz statut. Wszystko, co dotyczy tych zmian, to macie Państwo wyjaśnione na odwrocie, to załączniku do tej uchwały. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Stara Biała, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Jednogłośnie. W takim razie realizujemy punkt numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2013. Dostaliście Państwo projekt tej uchwały, było to omawiane na komisjach. Wyjaśniłem ja, jakie są zmiany na początku, czyli tak jak mówiliśmy, praktycznie to są tylko zmiany kosmetyczne, ale wielkie. Ale są. Proszę bardzo, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2013? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W takim razie realizujemy punkt porządku, który został wprowadzony. Jest to uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013. Pan Wójt mówił, że tam jest jakaś mała drobna zmiana, bardzo proszę o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, uchwała jest taka sama jak w roku 2012 i pewnie taka sama jak w roku 2011. Z jedną tylko zmianą, mianowicie na drugiej stronie w punkcie trzecim jest taki podatek od ciągnika siodłowego i tak dalej, od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1000 zł. My w poprzedniej uchwale na 2012 rok mieliśmy rozbite w ten sposób, że od 3,5 tony do 5,5 tony było 1000 zł, powyżej tam 5,5 do 9,000 i powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1200. Ten zapis dyrektor Regionalnej Izby Rachunkowej nam w zeszłym roku delikatnie mówiąc przepuścił, niemniej jednak zwrócił uwagę, że nie powinno być takiego tutaj rozbicia, dlatego w projekcie uchwały na ten rok jest tylko cały ten zestaw, czyli od 3,5 tony i poniżej 12 ton jest ta stawka przyjęta 1000 zł, czyli najmniejsza z tych trzech, bo tam było 1000, 1100 i 1200. Także po prostu w tym zakresie ten podatek, jeżeli takie ciągniki siodłowe nasi mieszkańcy posiadają, będzie po prostu o tam 100 albo 200 zł niższy. A pozostałe zapisy są takie same jak w roku 2012. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Zgadza, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Realizujemy w takim razie punkt numer
16, ponownie mu przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2011-2012 wraz z wynikami sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego. Dostaliście Państwo informację w formie pisemnej. Myślę, że każdy miał czas się zapoznać z tym, poczytać tych słupków, jeśli nie, to jeszcze wszystko przed nim. Czy są może jakieś pytania czy zastrzeżenia do tej informacji? To nie pytania, to zastrzeżenia, tylko uczniowie poradzili się do mnie sami, jeżeli chodzi o liczbę uczniów, my mamy ich 70 i nie, nie 102. Aha. 102 prawdy. Błąd jest podliczony na drugiej stronie. Może przedszkola też. Ale to już tak rozpędne. Dobrze widać, że radny Wiśniewski dobrze śledzi, co się dzieje w jego szkole. Szkoła wyższy. Także tak moje długie pójdą do życia. Czy są jeszcze jakieś uwagi czy spostrzeżenia do tej informacji? Nie ma, w takim razie realizujemy nasz program dalej. Punkt numer 17. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok. Znowu przypadła mi tam rola, żeby wytykać Państwu radnym niedociągnięcia w tym, ale tak jest. Do końca października musimy taką informację przedstawić. W związku z tym pozwolę sobie Państwu przeczytać, jakie niedociągnięcia zauważyłem w Waszych zeznaniach majątkowych. Proszę. To znaczy, jak coraz lepiej chwalimy. Nie, ogólnie muszę, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest coraz lepiej, prawie że dobrze, ale to są jeszcze jakieś majątki. Pozwólcie Państwo, że informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych złożonych za 2011 rok. Na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest ustaw z 2001 roku, numer 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, przedstawiam wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych złożonych za 2011 rok. Przedmiotem analizy były oświadczenia majątkowe złożone przez radnych gminy Stara Biała, 14 sztuk. Oświadczenia majątkowe zostały złożone na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie określenia wzoru formularza oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, następcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą, osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, dziennik ustaw nr 34, pozycja 282. Do oświadczeń majątkowych za 2011 rok zostały dołączone przez osoby zobowiązane do rozliczenia PIT. Kopie zeznają o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2011. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. Wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych złożonych za 2011 rok, nieprawidłowości stwierdzone w analizowanych oświadczeniach majątkowych i ich opis i wskazanie osób, których one wystąpiły. 1. Pan Sławomir Dąbrowski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia. Niepisanie słów nie dotyczy, jeżeli poszczególne rubryki nie znajdowały w jego przypadku zastosowania. Punkt 1 dotyczy papieru wartościowych, punkt 2, podpunkt 2, punkt 6, punkt 2, podpunkt 7. W punkcie 1 brak informacji, czy zasoby pieniężne stanowią majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. W punkcie 2 pod punkt 1 błędnie wpisana wartość domu. W punkcie 2 pod punkt 1 jeszcze brak informacji, czy dom oraz gospodarstwo rolne stanowi majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. Brak oddzielnie określonego przychodu i dochodu z gospodarstwa.
punkcie 8 brak informacji, czy dochody należą do majątku odrębnego, czy majątku objętego małżeństwa wspólnego majątkowego. Punkt 9 brak określenia, czy mienie nieruchome stanowi majątek odrębny, czy małżeństwo wspólne majątkowe. Do oświadczenia dołączony niewłaściwy PIN. Przejście B. Brak określenia miejsca położenia gospodarstwa rolnego. Muszę stwierdzić tutaj z przykrością kolego radny, że najwięcej było uwag do kolego radnego. Proponuję przyłożyć się w następnym razie lepiej do tego. Dwa. Pan Mariusz Jan Dobnarowicz złożył oświadczenie w konflikcie. Wyniki analizy oświadczenia bez uwag. Pani Grażyna Figel-Betlejewska złożyła oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia. W punkcie 8 błędnie wpisana wartość diety radnego oraz brak informacji, czy dochody należą do majątku oddelnego, czy majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. W punkcie 9 brak określenia, czy mienie nieruchome stanowi majątek oddelny, czy małżeńską wspólność majątkową. 4. Pan Włodzimierz Kajkowski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia. Brak wpisu w części A dotyczącego miejsca zatrudnienia, stanowiska lub funkcji. Punkcie 1. Brak informacji, czy zasoby pieniężne stanowią majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. Punkcie 7. Brak informacji, czy dochód z udziału w spółkach handlowych stanowi majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. W punkcie 8. Brak informacji, czy dotyki dochody należą do majątku odrębnego, czy majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. W punkcie 9. Brak określenia, czy mienie ruchome stanowi majątek odrębny, czy małżeńska wspólność majątkowa. 5. Pan Marek Krajewski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia. Brak wpisu odnośnie stanowiska lub funkcji w miejscu zatrudnienia. W punkcie 1. Brak określenia, czy zasoby pieniężne stanowią majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. W punkcie 2. Podpunkt 2. Brak wpisu dotyczącej wartości domu. W punkcie 8. Brak informacji, czy dochody należą do majątku odrębnego, czy majątku objętego małżeńską wspólność majątkową. Pan Władysław Mikołajczyk złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia. Brak wpisu w części A dotyczącego miejsca zatrudnienia, stanowiska lub funkcji. W punkcie 1. Brak informacji, czy zasoby pieniężne stanowią majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. W punkcie 2. Podpunkt 1 i 2. Miejsce dotyczącego mieszkania. Wpisane są dane dotyczące domu. Niespójne dane z częścią B oświadczenia. W punkcie 2. Brak informacji na temat gruntu, na którym są położone budynki. Pan Marek Moderacki złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia. W punkcie 2. Podpunkt 3. Nieustosunkowanie się do przychodu i dochodu z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Pan Krzysztof Paradowski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy. W punkcie 2, podpunkt 3. Brak oddzielnie określonego przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego. W punkcie 9. Brak określenia, czy mienie ruchome stanowi majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. Pan Jacek Józef Portalski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy. W punkcie 1. Brak określenia, czy środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej stanowią majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. W punkcie 2, podpunkt 4, nie podano wartości innych nieruchomości. W punkcie 8, brak informacji, czy dochody należą do majątku odrębnego, czy majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. W części B, nieprecyzyjne określenie miejsc położenia nieruchomości wymienionych w punkcie 2, części A. Pan Piotr Jarosław Rutkowski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia bez uwag. Pan Jarosław Sztęgl złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy. W punkcie 8 błędnie podana wysokość diety radnego. W punkcie 10 brak określenia, czy zobowiązania pieniężne przynależą do majątku odrębnego, czy objęte są małżeńską wspólnością majątkową. Pan Stanisław Krzysztof Wiśniewski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy. W punkcie 8. Brak informacji, czy dochody należą do majątku odrębnego, czy majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. W punkcie 9. Brak określenia, czy mienie ruchome stanowi majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową.
Pan Andrzej Wojciechowski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy. W punkcie 9. Brak określenia, czy mienie ruchome stanowi majątek odrębny, czy małżeństwo wspólność majątkową. W punkcie 10. Brak określenia, czy zobowiązania pieniężne przynależą do majątku odrębnego, czy objęte są małżeństwem wspólnością majątkową. Pan Wojciech Mieczysław Żółtowski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia. W punkcie 8. Nie podano kwoty uzyskanej z tytułu zatrudnienia oraz podano zawyżony dochód z tytułu diety radnego. Tyle uwag pod względem oświadczeń Państwa. Muszę stwierdzić, że tak jak mówiliśmy, jest coraz lepiej. Widzicie, że największy mankament jest w tym, że nie piszecie, nie chcecie się dzielić tym majątkiem. Nie piszecie, czy to jest należy do na siebie, czy do... Szanowni Państwo, jest coraz lepiej, proszę. Sekundę, zaraz będę pytał. Także jest coraz lepiej, proponuję tylko naprawdę to są już niewielkie tu z tyłu wymienia. Sekundę, zaraz będzie czas na pytania. Sekundę, jeszcze na razie nie ma. Panie przewodniczący, że ustawa mówią o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych. Jaka ochrona danych osobowych, jeśli Pana oświadczenie jest w internecie umieszczone? I wszystkie dane dotyczące ochrony, proszę Pana, są schronione. Niech Pan się nie przejmuje. Przecież to jest, proszę Państwa, to jest w internecie. Przecież każdy może zajrzeć do Państwa oświadczeń majątkowych. Oprócz tej... Dobrze, szanowni Państwo, można sobie pożartować, ale bardzo proszę, żeby jednak, powiem, szczegółów już, jakby powiedział, się nie czepiałem, natomiast bardzo proszę, żebyście jednak wzięli to sobie do serca i następne te oświadczenia, żeby mógł wszędzie przeczytać tylko bez uwag. Poproszę teraz pana wójta o przekazanie informacji dotyczącej pracowników, którzy byli zobowiązani do złożenia oświadczenia. Szanowni Państwo, u nas w urzędzie oświadczenie majątkowe powinni złożyć tak pani Zofia Marianna Jerzyńska, pani Aleksandra Cylińska, Małgorzata Kuczewska, Wisiecka Kuczewska, czyli Piotr Kopsu, Agnieszka Kuklińska, która pracownik GOPS-u, która wydaje decyzję w imieniu wójta, Hanna Skłodzewska, kierownik Biblioteki Publicznej, Roland Arkadiusz Bury, dyrektor GOPS, Małgorzata Bartosz-Piątkowska, Troja Pani, Joanna Ewa Trojanowska, Bożena, Anna Zaręba, Teresa Żółtowska i Katarzyna Warczachowska, to dyrektorzy szkół, Jarosław Rydzewski, prezes spółki gospodarka komunalna. I tak, pani Zofia Jarzyńska, Aleksandra Cylińska, Małgorzata Wiśniewska-Kilczewska, pani Agnieszka Kukulińska, Hanna Smardzewska, Bożena Zaręba, Katarzyna Barczachowska i pani Jarosław Rydzewski złożyli oświadczenia w komplecie i nie było do nich uwag. W przypadku pana Burego, pani Bartosz-Piątkowskiej, pani Trojanowskiej były uwagi te same, o których pani tutaj pan przewodniczący mówił, czyli brak określenia, czy majątek stanowi własność odrębną, czy małżeńską wspólność majątkową. W przypadku pani dyrektor Żółtowskiej był tutaj problem, że nie złożyła tego w terminie, jak gdyby ona tutaj przestała pełnić funkcję dyrektora, ale zgodnie z prawem została do tego wezwana i w tym czasie ustawowym w dodatkowym terminie to oświadczenie, bo tu złożyła dwa oświadczenia na standardowe, czyli do końca kwietnia i oświadczenie na koniec sprawowania funkcji na koniec 30 czerwca 2012 roku. Także to tyle, jeśli chodzi o pracowników jednostek organizacyjnych, funkcji i urzędowych. Dziękuję panu wójtowi. Szanowni Państwo, jeszcze momencik zaczekamy i zobaczymy, jak rozgrzeszył wojewoda pana wójta i mnie.
żeby dowiecie się również. Natomiast w międzyczasie chciałbym poinformować, że tutaj panowie, którzy przedstawiali nam tę informację do tej budowy linii, dostawili plany dość szczegółowe, bo to rozumiecie, co będzie przebiegać się. Jeśli kogoś interesuje, to przerwie, teraz nie panie sołtysze, szczególnie, przerwie będziecie mogli sobie ewentualnie to wziąć, szczególnie jak to dotyczy. Bardzo proszę teraz o ten znowu przewodniczący. Radek Ministrawiała. Proszę jeszcze o chwileczkę. Na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2001 roku nr 162, pozycja 15.91 z późniejszymi zmianami, przedstawiam wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2011 rok. Wójt pan Sławomir Małżeński złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia bez uwag. 2. Przewodniczący Rady pan Jan Rzesiewski złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia bez uwag. Tyle to. Zarządzam 10, ale naprawdę 10 minut.